Na szlakach sportu witam w kolejnym odcinku. Dziś Państwa i moim gościem jest minister sportu i turystyki, pan Kamil Bortniczuk. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Ten program nagrywamy 4 września. Ja składam dziewczętom, chłopcom, wszystkim, którzy do szkoły dzisiaj wyruszają, fajnej edukacji, mam nadzieję, po fajnej wakacyjnej przygodzie. Panie ministrze, życzenia od pana dla dzieci, młodzieży i rodziców również? Oczywiście, ja zacznę może dla rodziców. Sam jestem rodzicem, mam 5 dzieci, ja 4 z nich zaczęło szkołę, no więc myślę, że się wszyscy cieszymy z tego, że te wakacje już się skończyły i dzieci powracają do placówek oświatowych, bo to zawsze jakaś ulga dla rodziców, życzę wytchnienia, a dzieciom, młodzieży życzę udanego roku szkolnego, pełnego sukcesów, ciężkiej pracy, ale pracy takiej z satysfakcją i ze świadomością tego, że to inwestycja w waszą przyszłość. Panie ministrze, od października 2021, bardzo proszę, w 2 zdaniach, wiem, że pan może ten temat nieco rozwinąć. Z czego pan jest najbardziej zadowolony z tego okresu, gdy pan został sternikiem Ministerstwa Sportu i Turystyki? To wskazałbym na 2 rzeczy. Jedna taka natury ogólnej, czyli budżet Ministerstwa Sportu i Turystyki, który udało mi się wywalczyć. Ja obejmując rzeczywiście w październiku 2021 roku stery tego resortu, można powiedzieć, że budżet odziedziczyłem, bo projekt budżetu na rok 2022 już był w pracach sejmowych dość zaawansowanych. Ten budżet to był 1 700 000 000 zł. A na rok 2023 udało mi się ten budżet zwiększyć ponad 2-krotnie. 3,5 miliarda złotych ponad to budżet na rok 2023. Dzięki temu jesteśmy realizować programy. Teraz przystąpię do programów takich, z których jestem najbardziej dumny. Największy program rozwoju infrastruktury w historii III Rzeczypospolitej, infrastruktury sportowej, warty ponad 2 miliardy złotych. Program budowy sal przyszkolnych Olimpia. Byliśmy rzeczywiście dzisiaj, przypomnę, jesteśmy 4 września w gminie Bulkowo, w Blichowie, otwieraliśmy w rok szkolny, jednocześnie wręczyłem czek na 1 300 000 zł. Za te pieniądze zostanie wybudowana tam właśnie pełnowymiarowa przyszkolna sala sportowa, hala łukowa. Myślę, że to jest duże wydarzenie dla lokalnej społeczności. No ja się cieszę jako dziennikarz, bo będziemy po szlakach mieli gdzie fajne obiekty odwiedzać i tam naszą młodzież i kluby. Tak, to prawda, to już była trzecia inwestycja w ramach tego programu zrealizowana w powiecie płockim, bo wcześniej takie dofinansowanie otrzymała również w pierwszym naborze gmina Bodzanów i gmina Mała Wieś. Więc myślę, że to już dużo, a jeszcze przed nami też chciałem wykorzystać państwa antenę do tego, żeby zachęcić samorządowców z tego okręgu, zachęcić lokalne społeczności, tam gdzie funkcjonują szkoły, które nie mają pełnowymiarowej nowoczesnej sali sportowej, do tego, żeby motywować samorządowców do składania wniosków. Do 15 września trwa jeszcze trzeci nabór, w ramach którego przyjmujemy wnioski na rok 2024 i co nowe na rok 2025 również. Wiemy, że samorządy mają również swoje ograniczenia, jeżeli chodzi o wkład własny, więc ten wkład własny na rok 2025 myślę, że każdy jest jeszcze w stanie sobie zapewnić. Prowadząc rozsądną politykę finansową, zachęcamy do korzystania z dobrodziejstw tego programu. Cel jest jeden, konkretny. Po realizacji tego programu każda polska szkoła ma mieć nowoczesną, funkcjonalną, pełnowymiarową salę gimnastyczną i tak długo będziemy ten program realizować, aż ten cel osiągniemy. A druga rzecz, z której jestem dumny, drugi program. A wracajmy do tego projektu Olimpia. 70% jest dofinansowane. Tak. Czy nie boi się pan ogromnej ilości wniosków na ten... Czekam na ogromną ilość wniosków. My już mamy budżet zapewniony na realizację 1000 takich obiektów, czyli 1000 hal w ramach tego budżetu, który mamy zagwarantowany, możemy wybudować. Ja mam obietnicę pana premiera Morawieckiego, że jeżeli zainteresowanie będzie większe, to znajdziemy finansowanie również na większą liczbę takich obiektów. Z 2 naborów, które już zakończyliśmy, ogłosiliśmy, ponad 500 lokalizacji już takie dofinansowanie otrzymało. Więc mamy jeszcze w ramach podzielonych środków na 500 takich obiektów. Śmiało zachęcam samorządowców, korzystajcie z dobrodziejstw tego programu, składajcie wnioski do Ministerstwa Sportu i Turystyki. Do 15 września trzeci nabór ciągle trwa. A drugi panie ministrze, program, właśnie ten... proszę, bo ja panu przerwałem, przepraszam, mówimy. Program, z którego jestem dumny, to jest program Sportowe Talenty. Program, który wchodzi w życie właśnie, można powiedzieć, dzisiaj, z początkiem tego roku szkolnego, dzięki świetnej współpracy z ministrem edukacji i nauki, Przemysławem Czarnkiem, który swoim rozporządzeniem poszerzył podstawę programową lekcji wychowania fizycznego, konieczność przeprowadzenia raz w roku 4 testów, które następnie zostaną wprowadzone do stworzonej przeze mnie bazy danych, anonimizowane, żeby wszystko było jasne. To są 4 testy badające 4 podstawowe kompetencje motoryczne, czyli szybkość, wytrzymałość, siłę i skoczność. Dzięki tej bazie każdy polski klub sportowy będzie miał dostęp do tych anonimizowanych wyników, będzie mógł poszukać poprzez prostą filtrację, tak jak działają wszystkie wyszukiwarki internetowe, dzieci, które
ponad przeciętność, o zadaną liczbę procent przekraczają sprawność przeciętną w danym tym motorycznym czynniku i będą mogły następnie poprzez szkołę wystąpić do rodziców o deanonimizację takiej osoby. Jeżeli rodzice wyrażą na to zgodę, będą mogły trafić do tego ucznia, zaprosić go na treningi, na dodatkowe testy i zaproponować mu rozwój sportowy w ramach prowadzonej przez siebie działalności. To jest ta funkcjonalność, na którą wskazuje tytuł projektu Sportowe Talenty, czyli wyławiania tych dzieciaków, które są w sposób oczywisty do sportu stworzone, które przejawiają się zdolnościami motorycznymi przekraczającymi przeciętność. A druga funkcjonalność, myślę, że bardzo ważna dla moich następców, za 5, 10, 15 lat to będzie pierwsza w historii populacyjna, powszechna baza danych, która pozwoli obserwować, co się dzieje ze sprawnością młodego pokolenia. Będzie można porównać sprawność przeciętnego ucznia klasy szóstej przykładowo w roku 2023 do sprawności ucznia klasy szóstej w roku 2033. Wszystkie lata po kolei kreślić różnego rodzaju wykresy, wyciągać wnioski. Jeżeli będzie się źle działo, będzie to doskonały argument, żeby udać się do ministra finansów czy premiera w tejże przyszłości zaproponować zwiększenie środków na motywowanie aktywności, na budzenie aktywności polskiego społeczeństwa, bo to bardzo ważne, nie tylko ze względu na sport, a też się przekłada na sukcesy w sporcie, bo im szersza podstawa piramidy, tym szczyt wyżej, ale też i na zdrowie publiczne i na kompetencje społeczne, które dzięki sportowi się zdobywa i chociażby na zdolności obronne naszego kraju, co jest szczególnie ważne w kontekście wydarzeń na Ukrainie sprzed kilkunastu miesięcy, ciągle niestety trwających. Bez sprawnego młodego pokolenia trudno zrekrutować sprawnego żołnierza. Panie ministrze, czegoś takiego w historii, takiego projektu nie było naszego kraju. To jest zupełnie nowatorskie, to jest potężne przedsięwzięcie, ale myślę, że ucieszą się z tego różni trenerzy, różni znawcy kondycji naszej młodzieży, którzy niekiedy twierdzą, że no, dzisiejsza młodzież jest słabo fizycznie przygotowana do zajęć sportowych, ale to jest ich ocena, a teraz będą mieli to czarno na białym. Podobny to jest projekt jak, przepraszam, było takie słynne kiedyś w historii piłki nożnej, Gmocha. Bank informacji to jest to? Tak, bank informacji, tylko Gmocho, ile dobrze mnie tam budował bank informacji przede wszystkim o rywalach, tak żeby skutecznie przygotować się do walki z nimi, a my będziemy mieli powszechny bank informacji o sprawności młodego pokolenia. To jest bardzo podobne. Wzorowaliśmy się na, bo to żadna tajemnica, na rozwiązaniach słoweńskich, to jest program SLOFIT, Słowenia, dwumilionowy naród, który osiąga naprawdę ponadprzeciętne osiągnięcia w sporcie i w sportach drużynowych i w sportach indywidualnych, często wygrywając z naszymi reprezentantami. My wiemy, jaki mamy potencjał ludnościowy i chcemy dzięki temu programowi w pełni go wykorzystać we wszystkich tych aspektach, o których mówiłem. Zarówno jeśli chodzi o sport powszechny, jak i sport wyczynowy, jak i zdrowie publiczne, jak i kompetencje społeczne. Wiesz, zawsze to powtarzam, sport uczy życia. Sport uczy ciężkiej pracy, skojarzenia ciężkiej pracy z sukcesem, z kojarzenia umiejętności wygrywania, umiejętności przegrywania, umiejętności współpracy, tam gdzie mówimy o sportach drużynowych. Nieprzypadkowo menedżerowie największych firm właśnie wśród sportowców szukają współpracowników najchętniej. Ja też do tego zachęcam rodziców, dziadków. Motywujcie młodzież, motywujcie swoje dzieci, swoje wnuki do tego, żeby uprawiały sport, bo to pozytywnie wpłynie na ich przyszłość. A daj Boże, będą z nich polscy mistrzowie, polscy olimpijczycy, ci, którzy będą nas odreszczyk emocji przyprawiać i łzy wzruszenia, kiedy polska flaga będzie wędrowała na marsz i polski hymn będzie rozbrzmiewał na największych imprezach. Opowiadam, czyli dzieci i młodzież leżą panu na sercu, bo to wszystko, jak pan powiedział, i o zdrowiu, i o kondycji, fantastyczna sprawa. Dzieci i młodzież powinny leżeć na sercu każdemu, kto kocha Polskę, bo to jest przyszłość Polski. Przyszłość Polski to dzisiaj młodzi ludzie, ich kompetencje, ich sprawność, ich wartości, które też dzięki sportowi się zdobywa. I ja jestem dzisiaj zobligowany do tego, żeby zajmując to ważne stanowisko ministra sportu i turystyki, robić wszystko, co w mojej mocy, żeby o dzieci i o młodzież dbać. I robimy to w każdym wymiarze. Czy to przyznając pieniądze na hale sportowe przy małych wiejskich szkołach, tak jak dzisiaj miało to miejsce w Blichowie, czy to tworząc programy powszechne, które pozwolą dzieci jak najdłużej w sporcie utrzymywać i pozwolą wyławiać najzdolniejsze wśród nich i pozwolą skutecznie poprzez to, że jest to ta baza danych, bank informacji, realizować interwencje publiczne w tym zakresie. No tak, ale panie ministrze, powiedział pan tutaj o testach i teraz rodzice usłyszą i powiedzą,
No nie, klasówki, sprawdziany, jeszcze jakieś tam egzaminy, wszystko trzeba, lekcje odrabiać. Jeszcze minister sportu i turystyki, pan Kamil Bortniczuk wymyśla testy. Ale to nie są trudne testy, proszę to rodzicom zasugerować i dzieci też. To są bardzo podstawowe testy. To są, szanowni państwo, bardzo proste, podstawowe testy. A przecież dzisiaj na, z lekcjach wychowania fizycznego też odbywają się sprawdziany, bo jakaś podstawa do wystawienia oceny musi być. Jeżeli nauczyciel będzie miał taką wolę, to te testy cztery podstawowe raz w roku przeprowadzane w marcu lub w kwietniu, bo tak to wynika z naszego programu, mogą być podstawą do wystawienia oceny, więc wcale nie trzeba będzie robić tego dwa razy czy dublować. To są testy podstawowe badające, jeszcze raz powiem, cztery podstawowe te kompetencje motoryczne, szybkość, wytrzymałość, skoczność i siłę. Siła to będzie deska, z angielskiego plank, skoczność to bardzo prosty skok obunóż z miejsca, bardzo łatwy, mierzalny w centymetrach. Szybkość to bieg wahadłowy, 10 razy 5 metrów, a wytrzymałość to coś, co pewne nowum, bo za naszych czasów biegło się test Coopera, do tego wymagany był stadion lekkoatletyczny. Nie wszędzie jest, dzisiaj są BIP-testy, tak polegające na tym, że w odpowiedniej częstotliwości pokonuje się pewien odcinek i w zależności od tego, ile tych odcinków dziecko jest w stanie pokonać, to w sposób bardzo mierzalny i konkretny, zdaniem fachowców, najlepszy można zmierzyć jego wytrzymałość fizyczną. Piękny test, także rodzice, dziewczęta i chłopcy. To jest sama zabawa, taki test i przyjemność. Szlakami sportu Rzeczypospolitej przybył pan do Płocka i był pan na otwarciu stadionu. Wrażenia? No byłem nie tylko w Płocku. Stadion piękny, to oczywiście warto o tym na początku wspomnieć. Ja się cieszę, że Płock doczekał się obiektu takiego dostosowanego do wielkości ambicji tego miasta. Myślę, że teraz zarząd klubu i piłkarze muszą dostosować również poziom sportowy do poziomu infrastruktury, który posiadają, bo szkoda byłoby, aby taki stadion mogli oglądać tylko kibice pierwszoligowych drużyn. Warto, żeby Wisła Płock możliwie jak najszybciej wróciła do ekstraklasy, bo stadion jest już naprawdę na tę ekstraklasę w pełni przygotowany. Piękny stadion, świetna atmosfera, wygrany 3-0 zdecydowanie mecz z Polonią Warszawa, także wszystko tego dnia się zgadzało. Ale byłem już w wielu innych miejscach tutaj w tym okręgu płocko-ciechanowskim. Byłem dzień wcześniej w Przasnyszu na otwarciu Orlika, który również został wyremontowany z pieniędzy Ministerstwa Sportu i Turystyki. Tam się odbywał turniej, po którym wręczaliśmy nagrody razem z panem starostą Krzysztofem Bieńkowskim. Byłem w Mławie na stuleciu Mławianki Mława, które odbywało się w sobotę tego samego dnia, kiedy Wisła Płock rozgrywała swój mecz z Polonią Warszawa. Dzisiaj rano byłem w gminie Bulkowo, tak jak wspominałem, i składam bardzo jasną deklarację. Ja chcę zobaczyć każdą gminę tego okręgu. Każdą z 85 gmin, będąc na szlaku również sportowym, bo tam zawsze wykorzystam tę okazję do tego, żeby rzucić okiem na bazę sportową, aby wyciągać w przyszłości, myślę, że same dobre wnioski dla samorządów z tego okręgu w kontekście różnego rodzaju programów dotacyjnych, które w Ministerstwie Sportu i Turystyki. Panie ministrze, będzie pan tutaj często w tym okresie na szlakach Mazowsza, szczególnie naszego miasta. Na co będzie pan zwracał uwagę? Czy pan pomoże klubom, jeżeli pan zwróci, że takowe pomocy potrzebują? Tak, oczywiście już pierwsze takie dobre decyzje mamy, chociażby Wisła Płock otrzymała ponad 8 milionów złotych na rozbudowę bazy treningowej przy tym nowym, pięknym stadionie. Myślę, że to jest to, co jest bardzo ważne. Stadion jest potrzebny po to, żeby rzeczywiście obserwować pierwszą drużynę, żeby młodzi ludzie widzieli autorytety, mieli dodatkową motywację do treningów, ale ci młodzi ludzie później muszą mieć gdzie trenować. I po to ważne są właśnie sale gimnastyczne przy wiejskich szkołach, tak jak to miało miejsce w Blichowie, co dzisiaj ogłosiliśmy, czy wcześniej w Bodzanowie, czy w Małej Wsi. Tak jak potrzebne są właśnie obiekty treningowe, szkółki klubów takich jak Wisła Płock, dlatego dotujemy tego typu inwestycje bardzo chętnie. A będę bywał w bardzo wielu miejscowościach, złożyłem jasną deklarację. Wszystkie gminy tego okręgu, jest 85 gmin łącznie z miastem Płockiem, będę chciał odwiedzić, zapoznać się ze stanem bazy sportowej na tych terenach, porozmawiać z samorządowcami i potem na tej bazie, na tej podstawie, myślę, podejmować korzystne dla okręgu rozstrzygnięcia. Zapraszajcie ministra sportu i turystyki, pana Kamila Bortniczuka, bo są naprawdę do omówienia. Myśmy tylko z grubsza je zasygnalizowali. Olimpia Projekt, panie ministrze. I zachęcamy do aplikowania, tak, do 15 września nabór. I sportowe talenty. Zapraszajcie wszędzie, bo wszyscy, jeżeli zaproszą, pan minister pojedzie, wytłumaczy, wyjaśni. A ja nikomu nie odmówię. A ja zapraszam państwa na kolejny program Na Szlakach Sportu i pana ministra również zapraszam po raz kolejny, by nasze studio odwiedził i powiedział, jak te projekty się realizuje. Bardzo dziękuję, bardzo chętnie odwiedzę państwa studio jeszcze raz. To do zobaczenia. Do zobaczenia.